Witam serdecznie wszystkich czołgistów w jubileuszowym odcinku, czyli zagram za chwileczkę z jubilatem jego jubileuszową bitwę. Tym razem, w tym odcinku, jubilatem jest Dominik, który prawdopodobnie, urodzony został 12 marca 92 roku, czy dlaczego te cyferki? A właśnie nie, bo Dominik to jest od mojego imienia, a cyferki to są po prostu losowe. A no szkoda. No i 20-tysięczną bitwę właśnie za chwilę rozegrasz ze mną. Ale na początku kilka pytań. Jedno odpada, czyli wiadomo Dominik, bo Dominik, a cyfry losowe. Ale cóż, jesteś, można powiedzieć, teraz dowódcą klanu Sparta. Ja tak zerkałem na ten klan. Tak. Jest to klan, można powiedzieć, nie ma tam zbytnio takich strasznie skutecznych graczy. Jak to jest dowodzić takim klanem, można powiedzieć, cyferkowo nieskutecznym? Chociaż nie do końca, no tam oczywiście są skuteczni gracze. Czy po prostu chodzi o to, że cyferki nie grają? Jak to wygląda w twoim klanie, właśnie dowodzenie klanem? No cyferki nie zawsze grają rolę, po prostu staramy się grać na twierdzę jak najlepiej, patrzymy czasami jak inne klany zagrają, próbujemy jakoś tak samo zagrać. I czasami to wychodzi. Oczywiście wiadomo, w grach jest najważniejsza zabawa i tutaj nie ma znaczenia, czy klan jest fioletowy, czy klan jest, można powiedzieć, żółty, czy klan jest czerwony. Ważne, żeby się dobrze bawić, to jest najważniejsze. Tak. I o to właśnie chodzi. Dobra, słuchaj Dominiku, brzmisz mi jeszcze nie na takiego starego faceta. Powiedz mi, co w życiu oprócz tego klanu jest twoją pasją? Czy, nie wiem, uprawiasz jakieś sporty, a może coś robisz innego ciekawego, o czym można by było poinformować? To znaczy tak ze sportem nie, ale się interesuję ratownictwem medycznym. No i bardzo dobrze, I to w zasadzie moim zdaniem każdy powinien się na tym znać, bo nie wiadomo, co się wydarzy, nie? Możesz być świadkiem wypadku i co później? Nie? A tak to ułożysz gościa odpowiednio, będziesz mógł odpowiednio zrobić masaż serca. Właśnie, jak byś mógł opowiedzieć, jak to jest? Na przykład damy na to, no niestety, jesteś świadkiem wypadku, osoba leży. Co trzeba zrobić, żeby sprawdzić i jakie działania, czy w ogóle trzeba robić jakieś działania, czy po prostu od razu dzwonić, czy należy jakieś działania zrealizować? Należy wezwać oczywiście pogotowie, jeśli się umie udzielić pierwszej pomocy, sprawdzić, czy można bezpiecznie podejść do poszkodowanego, sprawdzić drogi oddechowe i czy jest tętno. Jak nie ma czynności życiowych, czyli tętna i oddechu, no to podjąć masaż serca, najlepiej. Jak to jest? Ile ucisków na ile wdechów? 30 uciśnięć na 2 wdechy. Pamiętajcie, może się wam to kiedyś przyda, ale oczywiście na początku należy zawiadomić odpowiednie służby, a numer tych służb to? 112 główne, a na pogotowie 999. Tak jest. Dobra, słuchaj, to może to tak tyle, no to może jeszcze powiedz, co w tym wocie takiego ciekawego widzisz, dlaczego zacząłeś grać, skąd to zainteresowanie czołgami? Po prostu mnie kiedyś zainteresował kolega i tak zacząłem grać i potem zaczęło się grać z kolegami po prostu. Kolega cię zainteresował? No dobra, już nic nie pytam. To znaczy grą. Aha, grą? Coś. Tak. O, no dobra. Nietypowa sprawa, czyli najwięcej bitew rozegrałeś lightami i medami później. Zazwyczaj ludzie najwięcej grają w okresie gry World of Tanks czołgami ciężkimi. U ciebie tak nie jest. Czy jakimi czołgami najbardziej lubisz grać? Dlaczego lighty i medy? Bardziej kremułem, bo można czasami dobrze zagrać. Są mobilne i dlatego najbardziej. Mhm. No dobra. No to myślę, że wszystko. Słuchaj, ty chciałeś zagrać Cromwellem, ale ja powiedziałem ci, że 20-tysięczna bitwa, tak, pełno tych jubileuszy jest. Weź coś, co jest rzadziej pokazywane. No to postanowiłeś, że weźmiesz czołg najcięższy wśród szóstych pierów, czyli ponad 150-tonny japoński czołg ciężki OI. No tak to jest. Bierz go.
i ja wezmę do tego KV2. Oczywiście Oika też mam, ale bez załogi chyba. Ale wezmę KV2, bo tam jest ta załoga lepsza. No to jedziemy. A w zasadzie te czołgi są... Nawet ładnie rzuciło. No. Czekaj, nie wiem, czy tu nie przypadkiem sobie przeciwpancerne załadować. Albo nie. Będę jechał z odłamkowo burzących. Bo takiego Cromwellka... no to jakbym klepnął, no to na hita prawie. Dobra, słuchaj. Jak wiadomo, mapa tundra. No to chyba chyba ja się pojadę na mordownię pomęczyć z innymi tam oikami. What do you think? No dobra, spoko. To ja też jadę. Dobra, no to jedziemy. A lubisz te mobilne czołgi, to dlaczego, że oikiem byś chciał zagrać? Przecież to jest wolny strasznie czołg. Ale ma dobry pancerz z przodu i na tle. I fajne działo nawet na hobicy. W takie miękkie czołgi ładnie wchodzi, na przykład po 700-800. Dobra, tam już mamy czołgi. O, już na hita wszedł jeden. Dobra, trzeba będzie ich wypuścić do nas troszeczkę. Nawet tak delikatnie nie pokazujmy się na razie. Poczekajmy na nich. No jadą, tu jadą. No chodźcie tu, chodźcie. Boją się. Już 1-4 przegrywamy, cholewcia. Najgorzej prawa strona. Tedek, oik. Prawa z tyłu mają. Pada. Czekaj. Ktoś ich tam z tyłu zaciekawia. Może się obrócą. Ale dostałem! Za 753. Oh my god. Dobra, ja już się nie pokazuję. Dobra, no to... No cóż mogę powiedzieć? Chyba jest przesrane. Chyba scena już padła całkiem. Ale mnie Tedek walnął. Aj, nie trafiłem. Już kapują. Nie trafiłem w te 34,85. Oh my god. Jak tam żyjesz jeszcze? Jeszcze żyję. No i dupa. No niestety już masz tyłek. Już masz tyłek. Niestety.
Jeszcze sekundę. O, no i cóż, to już oczywiście bez szans. Tak jest. No szybko nas załatwili, w 4,5 minuty. Mogłem jeszcze trochę powalczyć, no niestety przyjąłem, nie zauważyłem, że ten Tedek ma haubicę i nieźle mnie klepnął, chociaż myślałem, że nie spenetruje mnie. W każdym bądź razie aż tak bardzo wstydzić się nie musimy, no bo w porównaniu do drużyny delikatnie, no ja tam dwa strzały oddałem celne, ty oddałeś 4, więc troszeczkę tam zrobiliśmy tych obrażeń, oczywiście niedużo, jak na szóste czołgi ciężkie, no ale drużyna no niestety kiepsko, nasz jedyny siódmy tier to słabiutko i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale przynajmniej dowiedzieliście się troszkę na temat ratownictwa. To taka jedyna korzyść z tego odcinka, bo bitwa nie była zbyt ciekawa. Mogę jeszcze pozdrowić? Oczywiście, możesz pozdrowić. Pozdrawiam cały swój klan i jeszcze pozdrawiam z innego klanu świetniarskiego. Świetniarskiego? Tak. Dobra, no to pozdrawiamy wszystkich. No i zapraszamy do kolejnych odcinków. Na razie. Cześć.